Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uporała się z setkami zapytań, jakimi zasypali ją potencjalni wykonawcy odcinka drogi S61 wiodącego od Suwałk do przejścia granicznego w Budzisku. Do Gdaki w odpowiedzi na ogłoszony w sierpniu przetarg wpłynęły 3 oferty. Każda z nich przekracza zaplanowany na tę inwestycję budżet. Najtańsza jest ta z Budimexu i opiewa na nieco ponad 1 mld zł. Najdroższa, wyższa jest o 50%. Aż 1,5 miliarda chce za wybudowanie trasy Polakwa. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwa badanie i ocena ofert. Pierwotnie drogę miał budować koncern Pizzarotti, ale gdy przez kilka tygodni po uzyskaniu pozwolenia nic nie zadziało się na placu budowy, inwestor odstąpił od umowy. Jak podaje Gdaka, ewentualne prace nad przeprojektowaniem drogi, jej budową i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od chwili podpisania umowy. Termin jej zawarcia zostanie określony po wyłonieniu zwycięzcy przetargu.